Trzeba zacząć od tego, że systemy telewizji dozorowej muszą spełniać wymogi stawiane przy jego projektowaniu, a także dotyczące jakości zarejestrowanego materiału, sposobu jego archiwizacji, możliwości odtwarzania zarejestrowanych materiałów. Projektując system CCTV, należy dokonać wyboru urządzeń systemu. Kamer, obiektywów, przede wszystkim ze względu na rozdzielczości rejestrowanych obrazów. Dobrać rejestrator, który zapewni określoną jakość zapisu. Dobrać odpowiednią pojemność urządzeń, w których będą gromadzone dane. Zapewnić współpracę elementów systemu, dopasowanie urządzeń. Uwzględnić warunki pracy systemu, zależnie od charakteru monitorowanego obszaru, pomieszczenia. Zarejestrowany materiał musi spełniać określone warunki wizualne. Wybierając kamery, zawsze rozpatruję takie parametry jak kąt widzenia, czułość, rozdzielczość oraz liczbę klatek przesyłanych na sekundę. Projektując system telewizji dozorowej, należy rozpatrzyć aspekty archiwizacji danych. System urządzeń archiwizujących dane powinien być zabezpieczony w odpowiedni sposób przed ingerencją osób niepowołanych, posiadać zabezpieczenia elektroniczne, hasła, kody zezwalające na konfigurację i odczyt danych, posiadać zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia, zapewniać ciągłą pracę, mieć pojemność nośników pamięci odpowiednią do ustalonych czasów archiwizacji.